Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. A dzisiaj mamy bardzo, bardzo, bardzo smutny dzień, bo biednemu kanarzyście wydarzy się krzywda. Bardzo duża krzywda, bo dzisiaj zerwie ze mną dziewczyna. A przynajmniej tak będzie myśleć Dredziarz. Za chwilę zrobimy na nim najgrubszego pranka, jakiego kiedykolwiek robiliśmy na tym kanale. Ex dziewczyna chce wrócić do Dredziarza. Zaraz zadzwonimy do Oliwii i będę kazać. Będę jej wyzywać mnie telefonicznie, żeby Dredziarz myślał, że się po prostu pokłóciliśmy, że jest po prostu mega źle, że jest jakaś szansa na powrót do ich idealnego, pięknego, cudownego związku. Także, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. I oczywiście nie zapomnij kupić mojej płyty, którą możesz kupić na kamerzysta.store. Tutaj wyświetli wam się link. Dostajecie gratis opaseczkę. No i cóż, wydaje mi się, że musimy zajść jakoś Dredziarza w inteligentny sposób. Masz jakiś pomysł? Szczerze zrobić? Nie. Ja mam pomysł. Zaraz zadzwonimy do Oliwii, przekażę jej całe dane, w sensie co ma zrobić, w sensie, że mam mnie zwyzywać i w jaki sposób mam mnie zwyzywać przez telefon. Jak Dredziarz będzie w salonie, czy w takim miejscu, no wiesz... No, żeby było słychać po prostu, co ona do ciebie mówi. Nie o to mi dokładnie chodzi. W takim miejscu, w którym nie będzie to podejrzane, że tam się znajdujemy podczas rozmowy z Oliwią. Ja dam Oliwię na głośno mówiąc i nagle zmieni się temat rozmowy i ona powie, że już nie jest ze mną szczęśliwa, bla, 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 bla. No i Dredziarz, jak to usłyszy, no to już wiem, jak dalej to poprowadzi. No będzie miał nadzieję. On będzie mieć nadzieję, tak przynajmniej myślę. Jeżeli nie będzie mieć nadziei, no to po prostu film nie wyjdzie i nie zobaczycie tego filmu. Jeżeli widzicie ten film, no to znaczy, że prank wyszedł. Także nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo dzisiaj szykuje się naprawdę, ale to naprawdę gruby odcinek. Zapraszam. Dobra, dzwonię do niej. Zaraz się przekonamy, czy będzie chciała się zemścić na Dredziarzu. Dredziarzu, że tak. Halo, słucham cię. Halo, cześć Oliwia. Słuchaj, mam do ciebie taką malutką prośbę. No, jaką? Chcesz zniszczyć Dredziarzowi życie, czy nie? Jak to zniszczyć Dredziarzowi życie? Ty chory jesteś? No w sensie, po tym ostatnim, co ci zrobił, no myślałem, że chcesz się na nim odegrać. Mówił, że jesteś ladacznicą i w ogóle. Ale ty nie masz nic lepszego do roboty, tylko niszczyć cały czas mu życie? No nie ma nic lepszego do roboty, szczerze mówiąc, więc jak? No po prostu uważam, że to, co on zrobił w stosunku do ciebie, zasługuje na chociaż delikatną zemstę. No dobra. No to słuchaj, zaraz zadzwonię do ciebie, znaczy ty zadzwonisz, przepraszam, ty zadzwoń do mnie i nie zwyzywaj. I ostatnie słowa, które powiesz, to powiedz, że żałujesz, że zerwałaś z Dredziarzem. Powiedz mi to, że żałujesz, że zerwałaś, tak byśmy się pokłócili. Pokłóćmy się przez telefon. I powiedz w ostatnich słowach, że żałujesz, że zerwałaś z Dredziarzem. To będzie na głośno mówiącym. Więcej nie będę tłumaczyć, po prostu zrób to, okej? Okay? I będziesz mi dzisiaj potrzebna, także już możesz się ubierać, ja po ciebie przyjadę. Dobrze, okej. I niszczymy mu dzień, tylko bądź ze mną w tym, a nie, że ja zostanę potem sam. Będziesz musiała do końca ze mną współpracować. Dobra, nieważne. W każdym razie napiszę ci SMS-a i wtedy zadzwoń, okej? Okay? Dobrze, zadzwonię. Dobrze, w kontakcie. Dziękuję ci bardzo, pa, pa. No to zaczynamy z tak-taki, co? Zmęczona. No spałem cały czas. Głowa nawet? Może wyglądasz jak ty. A ty co, to załamałeś się? Na starość? Co wy tacy dziwni jesteście? Nie wiem. Źle. Wyźle. Nieważne. Ale co się dzieje? Mnie się to nie obchodzi. Ty jesteś chory. Na głowę. No bo nie obchodzi mnie, ale tam tylko tak z grzeczności, bo normalnie bym halo. Się... Zamknij się ty. Halo. O co ci chodzi? Weź w ogóle kurczę, siedzę sobie spokojnie ze znajomymi, a te jakieś zdjęcia, że ty się takimi szmatami prowadzisz. Że z jakimi szmatami? No nie wiem, kurwa, obejmujesz je sobie, chodź. Ja w ogóle zdjęć, uważasz się za takiego Alvara, że możesz mieć każdą dupę? Mnie? Ja w to nie wierzę, co tu się dzieje, ja w to nie wierzę. Oni dalej ze sobą piszą. Jezus Maria, mnie chcesz mieć jakaś. Co, że żałujesz, że z Dredziarzem chyba się ma, jesteś nienormalna. Ale jesteś frajerem. Jesteś frajerem. Ło, co? Związek ci siebie na to skończy. Ale mi sobie szkoda. Ej, ale ty serio z nim jeszcze pisałeś? No, pisałem. Dobra, nieważne. Ale ty jesteś żałosny. Ja myślałem, że ty odpuściłeś sobie już dawną sprawę, a widzę, że ty dalej robisz tak, jak robiłeś. Jedna, co przyjechałeś. Na co ty liczysz w ogóle? Myślisz, że to łyknął? W sensie... Możliwe całkiem. Mi się wydawało, że tak nie do końca, ale na pewno jakieś ziarnko niepewności już tam miał w głowie. W sensie...
No wydaje mi się, że on jest nadal w niej zakochany. W sensie, no wiesz, no tak się nie da odkochać. No po jego minie było łatwo to zauważyć. Jest, nie? No tak. Takie czuł satysfakcję z tego, nie? Że ja się z nim kłócę. Że ci się nie udało. Też mi się tak wydaje. Dobra, podejdziemy po Oliwie, no i co? Troszkę się pobawimy jego emocjami dzisiaj. Ja to kocham. Wszystko spoko, tylko na temat chciała się spotkać. Nie mam pojęcia, dobra, choć bo zimno jest. Gdzie ona jest? O, tam siedzi sama. Nie ma siedzieć. Co się dzieje, Oliwia? Nic. Dla nas zamówiłaś? Nie. Jak nie? To jest nie. Nie. Jestem stresowana i dojadam smutki i stres, kurczę, bo każdy mi robić takie rzeczy, że muszę się zemścić na tryziozowi. To jest nienormalne, więc nie. A czemu nadgryzasz wszystkie po kolei? Stresowe? No możesz, no. Trochę to obrzydliwe, ale... A stres... Tak stresuję się w tym momencie. Nie widać? Ale to wiesz, że możesz krzyczeć. Uważasz, że jestem gruba? Nie powiedziałem tak, tylko po prostu no dużo trochę tego. No dobra, nieważne. W każdym razie zjedz sobie na spokojnie i... Dziękuję za pozwolenie. Mimo wszystko uważam, że to jest obrzydliwe. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie. No i co, najadłaś się w tym McDonaldzie, czy tak nie za bardzo? No tak nie za bardzo, dlatego wziąłem sobie jeszcze na wynos. Dobra, nieważne dla mnie. Dobra, nie będę może komentować swojego zachowania, w sensie ci żołądek rozwalić, ten dwa kilo żarcie. No ale ja to mam to gdzieś, zajadam w tym momencie stres. Dobra, zajadłaś jeszcze stres, czy jest? No, w miarę. Dobra, dzwoń do Huberta, powiedz, że żałujesz, że z nim zerwałaś i że ja jestem śmieciem, że obracam inne laski, że cię zdradzam. Spróbuj go przekonać, że wszystko spotkało. Dobrze, możesz mi pomóc, może na przykład wziąć te rzeczy. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję, taki dżentelmen. Halo? Cześć Hubert, tu Oliwka. Po co do mnie dzwonisz? Chciałabym się z tobą spotkać, ale ja chciałabym się z tobą spotkać dzisiaj, teraz ale niedługo. Ale nie mnie to, nie ma na to, czy udajesz głupia, czy co? Nie ma na to szans. Ale... Ja ciebie nie czuję i nie chcę się z tobą spotykać. Przestań do mnie dzwonić. Ale żałuję, że z tobą zerwałam, rozumiesz? Żałuję, że z tobą zerwałam, ja cię... Nie ma na to szans. Ale Hub... Nie chcę cię widzieć. Dredziarz, ja cię dalej kocham, rozumiesz to? Ale nie obchodzi mnie to, jak słyszę twój głos, robi mi się niedobrze. Wiem, przepraszam. Przepraszam, zrobiłam źle, wiem. Ale nie rozumiesz, Kamuś i tak mi jest taki... Ale i tak on wysyła mi jakieś zdjęcia i wysyłają mi zdjęcia z jakimiś dupami. Ja nie chcę być takim chłopakiem, przepraszam, jesteś lepszy od niego. Ale to nie ma lepszego, chcę to okropnie, nie chcę z tobą gadać, nie czaisz. No przepraszam, możemy się rozłączył się. Jeszcze raz do niego. Dobra, nie. Napisz mu SMS-a. Chcesz zobaczyć, co napisałam? No dobra. Hubert, przepraszam, że tak wyszło. Ten człowiek mnie zmanipulował. Mówił wszystko to, czego chcę usłyszeć, a ja potrzebowałam bliskości. Już po paru godzinach od zerwania z tobą żałowałam tego, co zrobiłam. Śliśmy się po nocach, nie mogę spać. Ostatnio przespałam z 2 godziny przez tą sytuację. Gdybym tylko mogła cofnąć czas. Kocham cię, twoja Oliwia. Zawsze będziesz od niego lepszy? No, coś trzeba było wymyślić, żeby to było wiarygodne. A. Ale to trochę grubo poleciałaś. Trochę perfidnie, ale przeżyjesz to. Dobra, to może oddzwoni. Włącz kamerę, dzwoni. Halo? Po co jeszcze piszesz do mnie takie SMS-y? Chcesz mi działać bardziej na nerwy? Nie. Hubert, bo cię kocham, rozumiesz to? Nie dobijam cię w żaden sposób. Dobijasz jeszcze bardziej, to jest bez sensu. Jesteś z nim? Dalej coś knujecie? Nie jestem z nim, zerwałam z nim. Ale ja wiem, jaki on jest. Hubert! On jest manipulantem. Jest pieprzonym manipulantem, jest po prostu zwykłym gnojem. Skończonym frajerem. Jak mogłaś tego nie zauważyć? No nie zauważyłam. Nie może mi to pisać nawet przez głowę, wiedziałem, że tak będzie. To możesz się ze mną spotkać, chcę ale do ciebie naprawdę, wrócić. Ale naprawdę mnie kochasz jeszcze? Tak, kocham cię, bardzo. Nie wiem, nie chcę mi się w to wszystko wierzyć. To uwierz! Czy kiedyś cię okłamałam, czy kiedykolwiek cię okłamałam, nie dotrzymałam słowa, nie zdążyłam. Byliśmy razem 1,5 miesiąca i zawsze byłam z tobą szczera. Nie zdążyliśmy wyrobić sobie żadnego szacunku, a ty już się zachowałaś w taki sposób. Zamknijmy to, co było kiedyś i po prostu się zachowujmy jak dorośli, więc chcesz się ze mną spotkać, proszę. To nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste, ja już ci nie mogę zaufać. Proszę. Ale mogę się z tobą spotkać. Tak, to dobrze. Ale... Dobra, po prostu napisz mi, gdzie jesteś. Dobrze, zaraz napiszę. Pa. Powiem ci tak, ja bym tego nie łyknął, że on to łyknął. Ty tak to nie umiejęs, nie zagrałaś, naprawdę. Że on to łyknął. Ja wiem, że on to łyknął.
Czemu ty mogłaś lepiej zagrać? No przepraszam! Ja myślałem, że ze śmiechu strzasnę. Przecież ty na takiej wyjebce mówiłaś, że on jest tak głupi, że on to łyknął. Na pewno mam cię tutaj zostawić? Tak, on zaraz będzie. Umówiłam się z nim za 3-4 minuty powinien być. To słuchaj, jak udać się z nim wrócić, tak? No. No to pamiętaj, że ja będę się w stosunku do ciebie zachowywać jak totalny chami prostek, także nie obraź się na mnie na serio przypadkiem. Dobrze, zobaczymy. Ale ja będę cię wyzywać. Mówisz? No muszę, no jak? No dobrze, no okej, dobrze, dam radę. Tak? Tak. Za ile będzie tutaj? No za kilka minut. Dobra, jedź, 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 jak ma być za kilka minut, to jedź. Dobra, powodzenia ci życzę. I? Myślisz, że to wyjdzie? Dobra, nagrywamy film, muszę coś powiedzieć. Tak lubisz się cieszyć, cały czas jesteś zadowolona. Ja po prostu mam dobry dzień, o co ci chodzi? Bo ja mam zły dzień. A skoro powiedziałeś coś, skąd ja mogę to wiedzieć? Oliwia znowu porwała. To chyba dobrze, prawda? Czemu dobrze? No bo poczekał, ona była, to poleciała pewnie do kolejnego. No co ty się po niej spodziewałeś? Że coś jak zostawiła adresa dla ciebie, to nie zostawi ciebie dla kogoś innego? No proszę cię, to była żenująca dziewczyna. Za czym ty w ogóle płaczesz? No wybacz, że... Ale dobra, ale to... Wybacz, że taka jestem, no ale po prostu mówię ci prawdę. Dobra, ale to nie o to chodzi. Nie zdziwiło mnie poczekaj, to. Poczekaj, poczekaj. Doszły mnie słuchy, że ona się buja teraz z dredziarzem. Znowu. Rzucujesz. Nie. A ten debil się jej da, tak? Debil co nie wiedział, co drugiego, naprawdę. Ja nie wiem, jak wytrafić na trawki. Tam, chodź. Jak oni tu przyjdą, to... To go nie wpuszczaj. Ja bez hitu nie wpuszczamy jej. Ja w ogóle, ja nie chcę jej w tym domu. Dlaczego ona w ogóle ma tu przebywać? Dlaczego jej noga ma tutaj w ogóle powstać? Kim ona jest? Ty szlał! Ty szlam! O! Słuchaj, na razie wszystko idzie zgodnie z planem, tak przynajmniej mi się wydaje. W sensie Wielka wszystko łyknęła tak, jak miała łyknąć. Ja idę do kibla, jak chcesz, to nie ma ze mną totalnie kontaktu, tylko nie ma ze mną kontaktu, bo Wielka będzie się spinać, dlaczego jej w ogóle wpuściłem. A tak to ty po prostu nagraj jej reakcję, to co się z nią dzieje, rozumiesz? No tak, dobra, czyli to ja mogę już iść. Idź tak, już po prostu na dół, ze mną nie ma kontaktu. Ciebie nie ma. Tam... Po prostu nie ma. Jesteś zajęty po prostu, tak, dobra. Nagraj, jak oni wejdą, jeżeli, o ile po dół wejdą, no, ale wydaje mi się, że ona da radę, bo ona jest, wiesz, dobra zawodniczka. Jeżeli da radę, to jest pozamiatane. No na pewno przyjdzie z dredziarzem, bo on jest taki bardzo podatny, nie? No jest podatny, dobra. Dobra, to idę. Patrz Sanemik, ja tu się zaczęłam się zgotować. Zauważyłeś? A kiedy, no niestety na pewien okres czasu zostałam tutaj sama. A co tam robisz, kurczaczka, tak? To nikt inny tutaj nie gotuje, tak, kurczaczka, tam są te ziemniaczki. A chyba sobie dobrze dania mi wychodzą, nie? Ja no tak, no, no bardzo. Kurde, a ja myślałam, że naprawdę już w ogóle, że ja będę was truła. Nie, no bez przesady, wiem. Tak to nie. Siedzenie? Dobra, to rób, bo ja muszę z nią porozmawiać. Nie, bo ją... Ale wiesz, ona to... Aha! Chodź, ona sobie nie idzie do kawy, siadę się i drugą szansę. Nie, to ty nie, wiesz, ja ona nie daję... zrobi z kolejnym to samo? Ja spójrz na siebie. No co, ale ja nie latam z kwiatka na kwiatek. Dobra, choć nie, do ciebie. Nie ma co dyskutować. Ale widzisz, tak szanujący. Naprawdę, pomagałam. Zamknij się w ogóle w tym domu. To nie jest twój dom i w ogóle się ty nie urozumiewaj. Ona sobie lata. Kwiatka na kwiatek. A ty co, ty myślisz, że ona zostanie z tobą? Żenującym, kredynem, najgorszym. Nie dasz mi dojść do słowa. Zdziwię się, że kolejny piszcie. Zdziwię się, jak z nim zostaniesz, no, ale tego wiem, że nie będzie. No, no. Weź, w ogóle wyproś ją stąd. Masz ją stąd wyprosić. Będzie jeszcze dzisiaj. Wyproś ją stąd. Słuchaj. Bo ja mam prawo się za niego wypowiadać, bo też tu mieszkam, a ty to coś przyprowadzasz tutaj do domu. Nie. Ty jesteś chory. Ale sprawa wygląda tak, że ja muszę jej wiele rzeczy wyjaśnić, bo ona dużo rzeczy nie wie. Ale czego ona nie wie? Dużo rzeczy, bardzo. Ona chyba nie wie, że jest głupia. No, no właśnie. Jestem bo tak w ogóle nie może być, że Kamuś! On się kąpie teraz w łazience. No w dupie to, Kamuś! Co się dzieje? Co się dzieje? Jakim prawem w ogóle wpuściłeś to coś do domu? Co się dzieje? Ale co? No, bo... Kto? Twoja była dziewczyna! Ona to przyszła? Tak, z dredziastym, za rączkę! Jakim w ogóle prawem pozwoliłeś mu tu ją przyprowadzić? Ale jest rozumiem. Chyba tak, nie widzisz? Co ona wie, co robisz? Po pierwsze, wali cię, a ty naprawdę ona ci się podobała? Dlaczego ona ci się w ogóle podobała? Nie widziałeś zachowania jej? Wywal ją! To nie jest pierwsza i ostatnia dziewczyna. Ona nie jest tego warta. Ile to trwało? Tydzień? No proszę cię, co to jest? Cztery dni. I na takim czymś ci zależy? Proszę cię, odpuść sobie ją. Ale wiesz, ja rozwalę do dziedziarza, nie? Spokojnie. Pamiętaj, że ona... A ty w ogóle, ty nie założysz, że ona wami manipuluje? Bez kitu, przecież ona pójdzie do ciebie i ty tak jesteś na jego skinie palca. On tak samo nas nie... Nie, ty jego nie rozwalaj, tylko ją. Bo to ona wszystko robi, to ona wami w ogóle manipuluje. Jesteście kolegami, mieszkacie w jednym domu. Dogadajcie się. Proszę cię,
Nie zrób nic głupiego. I co, jesteś z siebie zadowolona? Jak twój były teraz były chłopak co? Patrzy? Z nowym chłopakiem? Weź! Się, o to moim pierwszym chłopakiem, nie wiem czy wiesz. A on się zachował jak frajer, bo do jakiejś... A ty? Jak nie powiem co? Bo do niego poszłaś, a teraz znowu wróciłaś do tego. Dobra, ja nie mam w ogóle ochoty się z wami kłócić. Chyba ty nimi manipulujesz. Ty w ogóle jesteś nikim, tak? Jak zwykle. A ty też jesteś nikim. Ty drzesz mordę co chwila i krzyczysz. Cieszysz się czy co? To ci satysfakcję sprawia? Mi nie sprawia żadnej satysfakcji. A nie widzisz, że jej satysfakcję? Nie widzisz, że ona ma cię w dupie? Taka nie, dla od ciebie. Od początku? Czy dla mnie? Ona też się źle zachowała, ale no co? Ona no. się cieszy, ona jest tutaj w zajebistym domu. Kurde, czego jej więcej brakować? Wszystko ty jej... zachowałeś się jak ostatni frajer. No ty też się zachowałeś wcześniej. Dobrze, oboje jesteście po prostu frajerami. No i tak już pokazałeś zbyt dużo. Wyjdź stąd, po prostu wyjdź. Proszę cię, z tego pokoju. Ją zgromadzenie tu jest? Wyprasz ją z tego domu. Ale co, on cię będzie wypraszał z twojego domu, Hamuś? Ja nie będę. Nawet nie chcę się interweniować, jesteś obleśny, Grzegorz. No ty jesteś obrzydliwy i obleśny. Wy wszyscy jesteście obleśni. A co? Ona jest obleśna, ty jesteś obleśni, wszyscy jesteście obleśni, wszyscy jesteście obrzydliwi. Ty jesteś chory na głowę, ty drzesz mordę, masz coś z głową i ta też nie wie co robi, sama nie wie czego chce. Wszyscy jesteście popieprzeni. Ja jedyny normalny, nie? Jeden ją widzisz, nie zadowala, nie? Nie, a ty jesteś pachołem głupim, durnym, trzymasz dobra, kamerę i tą rękę. Nie wiadomo z czego. Wszyscy jesteście nienormalni. Wyjdź stąd. A kto będzie kolejny? Za kamery będzie? Tak? Słucham? No tak, no to teraz ty weźmiesz, co? A ja z rozumiem się nie brałam. Podobno tutaj wszystkich robiliście. No ja? Dobra, dobra, bo to jest żenujące. Ten stoi się, patrzy jak szpak w dupę, w ogóle nie wiadomo o co tutaj chodzi. Nie wiadomo o co tutaj chodzi. Możecie już stąd wyjść. Ja z nią dokończę rozmowę, ponieważ ja z nią rozmowę. Ja muszę dokończyć z nią rozmowę. Poważny. Ona jeszcze 5 godzin temu była moją dziewczyną, stary. No ale ja nie wiem, czy ona jest moją dziewczyną. No pamiętam. Może. A skąd? A dlaczego mówisz od razu, że to jest moja dziewczyna? Może nie jest moją dziewczyną. Po prostu przyszła na chwilę tutaj do tego pokoju. Chciałem się na chwilę namiętność. Bo chciałem porozmawiać z nią na przykład. Aha, i leżałeś z nią, tak? No rozmawialiśmy. Dobra, wyjdź stąd. Ty też. No ty zostań. I ty też stąd wyjdź. Jesteś niepoważny. Ale ty jesteś zadowolony z siebie, czy co? Nie, ja nie jestem zadowolony, bo mi niszczycie życie. Ja ci niszczę życie, to ty leżysz z nią. No leżałem, już nie leżę. No już nie leżysz. No tak. Ale do czego ty się cieszysz? Ale ja widzę twoją mordę. Ale ja się nie cieszę. To wy jesteście perfidni, nie ja. Ja jestem perfidny? Tak, to ty jesteś perfidny w stosunku do mnie. A czekaj, to ty, zachowałeś się jak frajer jako pierwszy, nie ja. No na co się patrzysz w śmietniku, frajerze? No podejdź, no tak. No podejdź, wal. Kamuś! No wal! Kamuś, uspokój się! Masz kamery, rób! No nie, niech nie uderzy! On nie jest tego warty! Niech pokaże! I ten Sean też nie jest tego warty, żebyś się denerwował! Wiolka, nie wpieprzaj! Spójrz na siebie, dziewczyno! Nie, to ty tylko przez siebie jest, bo to ty ją przyprowadziłeś! No nie boję się, po prostu nie zasługujesz na to! Ja nie zasługuję na to! Jesteś świetny, nie? Nie, to tyś ty postąpiłeś źle! Od samego poczuć! Chodź! No ej, no halo! Widziałam ci, zostaw go w spokoju. Po co ja w ogóle w twój dom po prostu przychodzi, kiedy chce? No a no tak, no przecież, no tak, no przecież to jest chyba dredziarza, no w takim razie, tak? To jest twój czy jego dom? A co w ogóle zaczynałeś w ogóle cokolwiek te swoje głupie filmy z odbijaniem, no? Po co? Po co ci to było? No powiedz mi, no po co ci ona była? To miał być zwykły żart, że ją odbijasz. To miał być prank. Rozumiesz? Wyjdź stąd! I znowu wygrałem! I wygrywam zawsze! Od samego początku, patrz! Jest moja i zawsze będzie. I to było wiadome od początku. Było wiadome, kogo wybierze. Mnie, bo jestem zawsze wyżej. A ty jesteś nisko, frajer, dno, jesteś nisko. Kogo ty udajesz? Chcesz oszukać samego siebie? Czy ty chcesz oszukać siebie? Po co to robić? To jest bez sensu. Nie rozumiesz? To jest bez sensu. Ja sobie teraz siadam i będę patrzył na ciebie na dno. Ona jest moja i już zawsze będzie. Będzie przy mnie, rozmawiałem z nią i wiem wszystko. Wiem jaki jesteś i wiem jakich rzeczy nakłamałeś na mój temat. Wiem wszystko. Myślałeś, że coś ugrasz? Także proste to jest i znowu się chce śmiać. Znowu mi się chce śmiać. Tobie też jest do śmiechu. Tobie też jest do śmiechu, mi też jest bardzo do śmiechu. Od samego początku tej sytuacji. Czego się cieszę? No mi też jest bardzo do śmiechu, gdy na niego patrzę. Ale się co? Ale z czego ty się cieszysz? Ale co ty robisz? Jak ty się zachowujesz?
Ale z czego ty się cieszysz? Może jeszcze nie zrozumiałeś? Chcesz dostać różami? Ale jeszcze nie zrozumiałeś? Jeszcze nie zrozumiałeś? Będziesz miał pocięte ręce. Jaki prank? Prank na mnie? Chcesz robić takie pranki? Grać na uczuciach niejednemu człowiekowi? To jest takie zabawne? Nie, nie szajmy, że to jest prank. Na pewno nie na mnie. No z czego się cieszysz? Z czego się cieszysz? Zostaw mnie. Zostaw go bez kitu. Nie. Co bez kitu? Bez kitu to ty się zachowujesz jak najgorsza szkarłatnica. Skaczesz w tom i z powrotem do wszystkich. Taka jest. Taka jest. Weź tam rękę. Taka jest. Nisko, niski poziom. Nic nie pokazałaś. I nic znowu nie pokazaliście. I znowu się... I znowu się wszystko wyrównuje. Ty dalej pokazujesz, że jesteś kurwą. A ja dalej pokazuję to, że jesteś żałosny. Z czego się cieszysz? To mnie też bawi. Co? Musiałeś usiąść nasz zrobienie? Musiałem usiąść. Jesteś kurwą. Najgorszą. Niewdzięczną, nie zasługujesz na nic i będę ci robił pod górkę, dopóki tu jestem w tym domu. Nikogo nie zaprosisz, bo jestem tutaj ja i będziesz miał problem. To ty masz problem ze sobą. No, że jesteś łatwa? Pusta i ten. Nie, to ty jesteś no łatwy. No idź poprzytulaj, jesteś łatwy. Zrób mu gałę w kiblu, tak będzie prościej. Po co się męczysz, po co udajecie? Nie możesz nie zrobić teraz tego teraz? Zobacz, masz swoje, możesz się napić z tego. Zostało ci po kwiatkach. Idź. Ja mam iść? No, no nie, ja popatrzę, bo mnie to teraz bawi. Przed chwilą to ty byłeś taki kozak. No bo jestem kozakiem nadal, nie zawsze będę. Ale dreszcz, ciebie zawsze to zabolało. Wygrany, a ty pokazujesz właśnie, jak upadłeś. Zabolało cię po prostu, zabolało cię po prostu. Co mnie zabolało? No, no boli mnie to, że otaczam się wokół takich ludzi. Okej, okay. Już tak naprawdę kończymy film, prank wyszedł naprawdę grubo. Dredziarz teraz tam załamany chyba siedzi i płacze, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, no bez przesady. Nie wiem do końca, w każdym razie no... Grubo. Ale skąd wiesz, że nie płacze? Nie wiem, no chyba nadal go słychać, że zmawia. No nie wiem, w każdym razie mam nadzieję, że w odwecie nie zrobi czegoś głupiego nam, albo ogólnie nie zrobi czegoś głupiego, no bo to by była przeginka. W każdym razie, no cóż, no widzimy się w następnym odcinku, także do zobaczenia Państwu.